Ja jestem przykładem późnego powołania, tak zwanego Pawłowego. Do matury nie miałem żadnych objawów powołania. Kiedy zdałem maturę, wybrałem kierunek inżynieria środowiska. Jednakże coś cały czas nie dawało mi spokoju. Gdzieś w połowie liceum zdecydowałem się studiować medycynę. Powołanie pojawiło mi się jako wyraźny głos Boży przy końcu studiów medycznych. Nie miałem jakiegoś objawienia wielkiego, że nagle przyszedł Pan Jezus pod jakimiś znakami, czy widziałem Go twarzą w twarz. Wszyscy, którzy się o nim dowiedzieli, o moim odejściu z kariery lekarskiej, mieli ogromne wątpliwości co do prawdziwości mojego powołania. Bardzo nie chciałem być księdzem. To na pewno nie jest moje miejsce, że Panie Boże, udowodnij mi to. No ale Pan Bóg się uparł i mnie doprowadził do seminarium i teraz prowadzi dalej do święceń. Jak na razie udowodnił, że to jest moje miejsce. Mój pierwszy dzień, jaki zapamiętałem, przyjechałem prosto z Warszawy do Ząbkowic Śląskich na Dolnym Śląsku i już następnego dnia otrzymałem miotłę i zamiatałem ulicę. Ale po 2 tygodniach chodziłem w sutannie. Chodzenie w sutannie nie jest takie proste. Od pierwszego dnia trudność sprawia wchodzenie po schodach, kiedy trzeba tą sutannę ponieść do góry, bo inaczej można wylądować na tych schodach twarzą. Byłem zupełnie psychicznie nieprzygotowany. Wychodziłem na ulicę Ząbkowic, ludzie mnie pozdrawiali, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I musiałem się już czuć właściwie jako kleryk czy jako kapłan, a jeszcze nim psychicznie nie byłem. To coś jeszcze niepojętego dla mnie, że przez moje ręce Bóg wstąpi do swojego ludu i ja go będę tutaj sprowadzał przez moje słowa.